Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kroniki Buczykija, a dzisiaj coś, czego dawno nie było, czyli nowy nożyk. I nie jest to jakiś wymyślny Cold Steel, nie jest to custom, a jest to mały nożyk składany z firmy Joker, a dokładnie model Joker Camping. Camping, jak to tam ładnie po angielsku nazywa. I co można o nim powiedzieć? Jest to bardzo mocno nóż EDC, w bardzo klasycznym stylu, drewniane rękojeści, nitowany, nie ma tutaj jakichś blokad wymyślnych, jest po prostu na sprężynie. Kolejna sprawa jest taka, że mamy tutaj uszko do, dajmy na to, smyczy czy czegokolwiek, kawałka sznurka, żeby nam z kieszeni nie wypadł. I jest to nóż jak najbardziej klasyczny. Jeżeli ktoś nie chce Opinela, a nie chce też Sanremo czy Rata jedynki, to może sobie kupić takiego właśnie Jokera. Sam koszt tego Jokera jest to około 30 zł. Stal nierdzewna, 7,5 cm długości ostrza, ostrze gładkie. I cała długość całkowita to jest, jeżeli dobrze zapamiętam, 175 mm długości. Dla porównania, żebyście się nie poczuli, tak prezentuje się mój Sanremo, a tak się prezentuje Joker. W zasadzie to samo. Tylko że Sanremo jest już tak bardzo mocno, raz, że jest o wiele cięższy od Jokera, a dwa, że jest już bardziej taktyczny, na co dzień, nowoczesny, a tutaj mamy klasyczny nóż taki dla dziadka na grzyby. W sumie do tego był używany kupno na grzyby i nie jest to mój nóż, ale za to mój użytkownik, który go przetestował i go używa codziennie, bo jest to jego nóż EDC, bardzo go sobie chwali. Mówi, że ostry, nie ma większych problemów, stal nierdzewna, jest uwalony we wszystkim, co tylko może być, wiecie, musztarda, resztki grzybów, bo jest to nóż pracujący, no i nie będę go specjalnie pucował do filmu, chociaż powinienem jako profesjonalny recenzent, ale muszę to robić z pełnym sercem. Tak więc plus, minus, większych zalet, wad. Klasyka. Prostota klasyki. Jeżeli ktoś chce mieć naprawdę bardzo prosty w stylistyce nóż, polecam tego Jokera. Jeżeli chodzi o grzbiet, nie mam przesiwa przy sobie, nie będę. Grzbiet powinien się nadawać do krzesania iskier, niestety wam tego nie sprawdzimy. Chyba że Mateusz znajdzie szybko w mojej sakwie krzesiwo i tak lekko spróbujemy. Kolejnym fajnym elementem jest to, że jest ostrze płaskie, gładkie i będzie nam się go wtedy łatwo ostrzyło na czymkolwiek chcemy. Z ostrzeniem też nie będzie jakoś super trudno, bo nie jest on jakoś wysoko hartowany. Dodatkowo jest to stal nierdzewna. Ucho jest bardzo przyjemne, że sprawdzałem na swojej szekli. Możemy sobie go powiesić na szyi, możemy go sobie do kieszeni przyczepić za pomocą jakiegoś klipsa, klamry. I w zasadzie to by było tyle. Klasyczny nóż, taki bardzo mocno babcinny bym powiedział, dziedziowy, ale robi robotę pod kątem właśnie jak grzybobranie, czy jakieś małe prace, posmarować sobie chleb dżemem, masłem, czy czekoladą, cokolwiek sobie wymyślicie. Jest bardzo malutki, lekki, ja bym się bał osobiście, że go zgubię, ale taki bardzo przyjemny, chyba sobie sam go sprawię. Powiem szczerze, szukam zamiennika dla Sanremo. I tak to niedługo będzie wyglądać. Z tyłu, z tyłu, z tyłu. Jak szukasz krzesiwa, to jest z tyłu. Tak, to chyba... Nie, moment. Następna kieszeń. Następna kieszeń. Następna kieszeń. Następna kieszeń. I tu powinno być krzesiwo. W teorii. Będzie latarka, to będzie krzesiwo. O, no. I się udało. Podaj mi to. Nie, nie rzucę, nie rzucę, bo pre... O, dobra, to powiem. Zaraz zobaczymy. Można, ale bym nie próbował, bo wiecie, składa się. Tu nie ma żadnej takiej blokady, to jest tylko sprężynka, wiecie, naciśniemy, złamiemy. Można, można, dla tych, co bardzo chcieli te krzesiwa i by płakali, że nie było krzesiwa, to działa. Ciężko jest mi cokolwiek więcej o tym nożu powiedzieć. Dlaczego? Do użytkowania na co dzień jest świetny. Nie jest jakiś wymyślny super wow. Nie ma jakiejś stali S30V, jest to zwykła stal nierdzewna. Nie ma jakichś tutaj fajerwerków, tylko też ma bardzo klasyczną linię i to mi się w nim podoba, bo ja lubię klasyczne noże. Tylko problem, że mam ich mało. I to by było w zasadzie na tyle. No mogę wam polecić tego Jokera, tu jest ładne logo producenta, uwawlane we wszystkim, co może być. Dobra, ja podejdę.
Widać ten usyfiony nożyk, to drewienko, tą piękną linię nadwozia, tą blokadę upapraną we wszystkim. Piękny. I nie przedłużając, długość dłoni, szerokość dłoni, tam takie tam inne pierdzielenia. W zasadzie to by było tyle. Ja wam mogę go z całości polecić dla takich, co nie wyszukują jakichś wyszukanych noży, a chcą po prostu mieć kawałek ostrza. Albo chodzicie, teraz jest sezon grzybowy, to na grzyby jak znalazł. Jeżeli nie chcecie mieć noża tylko do grzybów, a chcecie mieć jakiś nożyk taki też na co dzień. Tak więc ja już nie będę zamulał i zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału, bo chcemy się rozwijać, dać łapkę w górę, bo to nas nie tyle, że motywuje, ale w statystykach to fajnie widnieje, jak masz 40 łapek w górę, nie? Druga sprawa, dajcie łapkę w dół, jeżeli ci się nie podobało i niepotrzebnie twierdzisz, że polecamy taki nożyk uchuowy. I to by było na tyle. I komentuj, bo lubimy sobie rozmawiać z naszymi widzami. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych produkcjach i to był najszybszy nóż chyba na naszym kanale.